mnie styl. W rolach głównych. Film z serii Stellina, odcinek 39. Scenariusz. Reżyseria. Więc jesteś moją siostrą. Cóż za niespodzianka. Panienka jest moją siostrą. Stellina Mendoza. Jak ci się podoba? Naprawdę nic nie wiedziałaś? Tata nigdy ci nie mówił? Nie. Przysięgam, że nie. Dowiedziałam się, kiedy źle się poczuł i kazał mnie zawołać. To, co się stało, bardzo mnie zasmuciło. Gdyby nie to, że mój ojciec nalega, abym została, odeszłabym stąd. Dlaczego? Masz tu wszystko. Dom, luksusy, pieniądze, rodzinę. Nie zależy mi na pieniądzach i luksusie. Chciałabym mieć rodzinę, ale... Ale co? Mów dalej. To niemożliwe. Czemu tak myślisz? Bo poza panią Marią nikt mnie tu nie chce. Co ja słyszę? Jesteś zwyczajną hipokrytką. Lubisz robić z siebie ofiarę. Jakbyś nie wiedziała, kim naprawdę jesteś. Ale ja dopięłaś swego. Jesteś tutaj, ale jeśli zamierzasz zachowywać się jak pani, mylisz się. Jesteś zbyt głupia, żeby ze mną konkurować. Jestem o wiele bardziej inteligentna i 1000 razy więcej warta niż ty. Dlaczego pani mi to mówi? Nie udawaj niewinionka. Wiem, że chcesz zabrać mi to, co do mnie należy. Ja niczego nie chcę pani zabierać. Nie kłam. Proszę mi wierzyć, niczego nie chcę. Mówiłam już pani, że nasz ojciec, nie wystarczyło ci, że zabrałaś mi męża. Jesteś zaskoczona, że znam wszystkie twoje sprawki, co? Ale uważaj, jak jeszcze raz przyłapię cię z moim mężem, powiem wszystko ojcu. Błagam, niech pani tego nie robi. Jestem pewna, że to by mu zaszkodziło. Myślisz, że tym szantażem zamkniesz mi usta? Nie rozumie pani, że on jest chory? Że taki cios mógłby go nawet zabić? Nic mnie to nie obchodzi. Gdyby to się stało, to byłaby twoja wina. Moja? Tak. Dlaczego? Od kiedy się zjawiłaś, wszystko komplikujesz. Dlaczego nie zostałaś w tej swojej przeklętej chacie? Proszę mi wierzyć. Bardzo chciałabym tam wrócić. Mój dom to chata. To prawda. Wieje z każdego kąta, ale tam nikt mnie źle nie traktuje. I nie obraża, tak jak pani. Jeśli tak bardzo żałujesz, że tu przyszłaś, to na co czekasz? Wynoś się stąd. Tam są drzwi. Już mówiłam, że nie mogę. Obiecałam mojemu ojcu, że tu zostanę. Nie mogę sprawić mu tego bólu, wiedząc, że w każdej chwili może umrzeć. To dla mnie poświęcenie musieć tu zostać. Najpierw wyganiała mnie pani Marcella, a teraz pani.
A ja miałam nadzieję, że znajdę tu trochę uczucia. Jesteśmy siostrami, więc nie obchodzi mnie, że jesteś moją przyrodnią siostrą. Czuję do ciebie jedynie pogardę i żal. Dość. Nie chcę tego słuchać. Jesteś tu intruzem. Tylko ja mam prawo nosić nazwisko mojego ojca, jasne? Jesteś tylko... Dosyć. Proszę przestać. Jeśli coś ci się nie podoba, pakuj walizkę i wynoś się. Mówiłam, że nie mogę. Dopóki żyje mój ojciec, muszę tu zostać. A więc wbij sobie do głowy, kto rządzi w tym domu. I trzymaj buzię na kłódkę. Nie mów nic ojcu, bo drogo za to zapłacisz. To boli. Proszę, niech mnie pani zostawi. Ale Sandro, co tu robisz, moje dziecko? Chciałam powitać Stellinę, babciu, bo wcześniej nie mogłam. Pytałam ją właśnie, jak jej się podoba pokój. Jak miło, że o tym pomyślałaś, kochanie. A ty czemu jesteś taka zdenerwowana? Jest onieśmielona, ale to nic. Zobaczysz, że do nas przywyknie. Nie bądź taka nieśmiała, kochanie. Widzisz, jak ona się o ciebie troszczy? Moje dzieci, uściskajcie się. Z radością. Chodź, Stellino. Ucałuj swoją siostrę. Bardzo się cieszę. Chciałabym, żebyście się pokochały i żyły w zgodzie. To wszystko. Mam nadzieję, że dokument dokładnie odpowiada woli Daniela. Myślę, że tak. Trzeba sporządzić kopię. Myślisz, że tak będzie dobrze? Tak. To chyba sprawiedliwe, że w razie zgonu dobra zostaną podzielone na równe części. Myślałem, że będziesz miał jakieś zastrzeżenia. Dlaczego? Skoro Alessandra nie jest nic podobnego. Daniele myśli, że to jego córka i to nie jest odpowiedni moment na wyjawienie prawdy. To byłoby okropne. Chociaż przyznam, że wolałbym, aby cały majątek przeszedł na Alessandrę. Stellina nie będzie go potrzebować. Nadal chcesz się rozwieść? Bardziej niż kiedykolwiek. Podjąłem już decyzję. Nie robiłem sobie zbyt dużych nadziei. Przyznam ci się, że w pewnym momencie żałowałem, ale nie mogę inaczej postąpić. Muszę odzyskać wolność. Jesteś pewien, że chcesz rozwodu? Nieszczęśliwe było moje małżeństwo i wiesz również, że kocham Stellinę. Jeśli jeszcze się nie rozwiodłem, to tylko ze względu na Daniela, ale mam zamiar rozwiązać tę sytuację. Jest coraz gorzej. Teraz, kiedy Stellina mieszka w tym domu, sprawa skomplikowała się. Powiedz, jak zareagowała Alessandra? Na co? Na wiadomość, że Stellina jest córką Daniele i na zmianę testamentu. Nie rozmawialiśmy o tym, ale będzie musiała się z tym pogodzić. Przyznam ci się, że boję się jej reakcji. Już przedtem jej nienawidziła. Obawiam się, że teraz będzie jeszcze gorzej. Mówisz tak, jakby Alessandra była potworem. Jest zdolna do wszystkiego. Wiesz, że tak nie jest. To prawda, jest kapryśna, lubi kłamać, ale w gruncie rzeczy nie jest zła. I zrobiła coś nie tak. Zrobiła to dla ciebie, dla twojej miłości. Wiesz, mój drogi, jedyną prawdziwą winą Alessandry jest to, że cię kocha. Może nawet za bardzo. Tak się rzeczy mają, Massimo. W jednej chwili wszystko się zmieniło dla Stelliny. I co ty na to? To niewiarygodne. Wiejska dziewczyna bez grosza przy duszy zmieniła się w wielką panią. Co za szczęście. Urządziła się. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak mnie to zaskoczyło. A byłeś prawie pewien, że jest kochanką pana Mendozy. Nie mów mi o tym, bo umrę ze wstydu. Mało jej nie spoliczkowałem. A to był jej ojciec.
Pomyśl tylko. A jak on się czuje? Polepszyło się czy wyciągnie nogi? Teraz jest lepiej, raz gorzej. Ale nie jest z nim dobrze. Zdaje się, że kazał przygotować pokój specjalnie dla niej. W domu uwielbiają Stellini. Traktują ją jak członka rodziny. Właściwie to ona jest członkiem rodziny. Jest panią domu, córką pana Daniele, przyrodnią siostrą pani Alessandry, no i wnuczką pani Marii. Dziwne, prawda? Ale dlaczego masz taką minę? To przecież dobrze dla ciebie. Teraz będziesz miał dzianą narzeczoną. Nie pleć bzdur. Zwariowałeś? Dlaczego? Czyżby mała rzuciła cię, kiedy stała się ważna? Przeciwnie, to ja z niej zrezygnowałem. Co ja mogę jej ofiarować, kiedy nie mam złamanego grosza? Dobrze wiesz, że pieniądze to nie wszystko. Możesz jej ofiarować swoją miłość. Ależ Massimo, ona jest córką pana Mendozy, a ja jestem tylko zwykłym robotnikiem. Nie jesteś wcale najgorszy. Niedługo zostaniesz dyplomowanym elektrykiem. Gadasz głupoty. Posłuchaj. Nie, to na nic. Fakt, że czujesz się niższy, na pewno nie przeszkodzi wam założyć rodziny. Wierz mi, to normalne. Nie, mój drogi. A kiedy już dostanie spadek? Nie. Nie nadaje się na męża bogatej dziewczyny. Daj spokój, to idiotyzm. Powiedz, kim jest ta blondynka, którą poznałem? Gdzie? U Mendozów. Powiedziała mi, a ty kim jesteś? No to ja odpowiadam, jestem Massimo, przyjaciel Sergio. A ona patrzy na mnie z otwartymi ustami, jakbym był marsjaninem. Musi być trochę stuknięta, ale niczego sobie. Rozumiem, nazywa się Pina. Przyszedł notariusz. Kto? Notariusz powiedział, że na niego czekają, więc zawiadomiłam panią Marię, a ona zaprowadziła go do pana Daniele. Naprawdę? Tak, w pokoju pana Daniele był doktor Iglesias z jakimiś dokumentami, a potem weszła pani Marcella, była wściekła, zdawało się, że ich pogryzie. I co? Potem kazali mi zawołać pana Hidalgo, więc zaraz to zrobiłam i teraz wszyscy pięcioro siedzą tam w środku z notariuszem i dyskutują. Jest z nimi Stellina? Nie. Nie ma też pani Alessandry. Ach, tak. Więc chcesz powiedzieć... To oczywiste, chcą zmienić testament, moja droga. Stellina będzie bogata. I co ty na to? Źle się czujesz, kochany? Nie. Jestem tylko trochę zmęczony. Mam coś jeszcze podpisać? Nie. Testament jest kompletny. Jest jedynym ważnym dokumentem. Oczywiście, Stary Testament zostanie automatycznie unieważniony. Jeśli nie ma pan do mnie więcej pytań, to pójdę już. Dziękuję panu. Mamo? Odprowadź pana notariusza. Oczywiście. Proszę, mecenasie. Dziękuję. Do widzenia. Gianluca, jeśli chodzi o likwidację, pomówimy o tym kiedy indziej, Daniele. Może teraz odpoczniesz. Miałem zamiar... Jesteś zbyt zmęczony. Postaraj się zasnąć, dobrze? Myślę, że teraz jesteś usatysfakcjonowany. Byłbym jeszcze bardziej, gdybyś mogła mnie zrozumieć i przebaczyć mi. Ja już ci przebaczyłem. Co jeszcze mam zrobić? Nie mówię o sobie. Chodzi mi o Stellini. Postaraj się zrozumieć. Kiedy mnie zabraknie, ona zostanie zupełnie sama. O ile się nie mylę, jest twoją spadkobierczynią.
Pieniądze to nie wszystko. Zbyt późno to zrozumiałem. Stellina potrzebuje rodziny, odrobiny uczucia i opieki. Wiem, że cię oszukałem. Ale kiedy ktoś umiera, wszystko się zapomina. Może po mojej śmierci twoje uczucia dla tej dziewczyny, która w niczym nie zawiniła, trochę się zmienią. Mam nadzieję, że okażesz wielkoduszność i pozwolisz jej zostać tutaj, w tym domu, z jej siostrą. Czy proszę o zbyt wiele? Posłuchaj. Nie mogę teraz odpowiedzieć. Daj mi czas, żebym mogła się przyzwyczaić do tej myśli i zaakceptować ją. Na razie nie musimy dyskutować o tej ewentualności, bo za kilka dni na pewno wyzdrowiejesz. Nie chcesz mi odpowiedzieć. Odmowa tej obietnicy znaczy tyle, co odpowiedź. Nigdy nie zaakceptujesz Stelliny w tym domu. Nigdy. Mój Boże, ile to wszystko będzie trwało? Co ja tu robię? Czuję się jak w pułapce. Nie mogę uciec od tego, czego się boję. I te słowa Alessandry. Czyżby odkryła mój sekret? Ja nie chcę jej niczego zabierać. Ani miłości Gianluki, ani pieniędzy taty. Chcę tylko jednego. Odejść stąd jak najszybciej. Co oni zrobią? Muszę wiedzieć. Dowie się pani, proszę cierpliwie poczekać. Nie mogę czekać. Idź się czegoś dowiedzieć. Ależ proszę pani, nie mogę wejść do pokoju pani ojca i zacząć pytać. Jeszcze tam są? Tak myślę. Ale kiedy będzie po wszystkim, pani matka przyjdzie tu do pani pokoju i powie, jaka część spadku przypadnie pani siostrzyczce. Nie wolno ci ze mnie żartować, rozumiesz? Pójdę na teraz poczytać gazetę, bo kiedy pani się tak zachowuje, staje się pani nie do wytrzymania. Notariusz już poszedł. Co teraz będzie? Co ja bym dała, żeby wiedzieć? Nie mam pojęcia, ale to wszystko napełnia mnie wielkim smutkiem. Zauważyłaś pewnie, jak źle jest z panem Danielem. Wygląda, jakby mógł umrzeć w każdej chwili. Biedny człowiek. Ale pomyślał o przyszłości swojej córki. Teraz Stellina będzie bogata i szanowana. Nie cieszysz się? Pewnie, że się cieszę. Ale żal mi mojego Sergia. Robił sobie tyle nadziei, a tymczasem co? Sama wiesz, jaki on jest. Nie będziesz miał spojrzeć na tę dziewczynę. Pomyśl, Pina. Ona jest córką pana Mendozy. Nie będzie tak jak kiedyś. Teraz jest między nimi ogromna różnica społeczna. Dzień dobry, panienko. Czym mogę służyć? Daj spokój, Pina, przestań. Nie mogę się z panienką spoufalać. Chcę ci pomóc. W czym? Nawet o tym nie myśl, moja droga, proszę cię. Nie mogę siedzieć bezczynnie. Co ci przychodzi do głowy, kochanie, oszalałeś? Chyba nie chcesz obierać pomarańczy czy kartofli? Czemu nie? Pina ma rację. Nie powinnaś tu być. Twoje miejsce jest gdzie indziej. Ale ja nie lubię tam być. Jak to? Dali ci cudowny pokoik. Przypomina sypialnię księżniczki. Tak, ale ja nie chcę siedzieć tam zamknięta, sama ze swoimi myślami. Teraz możesz chodzić po całym domu, gdzie tylko zechcesz. Nie, wolę być tu z wami. Dla kogo to będzie? Dla pana Daniela. Sama mu to przygotuję, a potem zaniosę.
Wiesz, nie śmiem tam wchodzić bez pani Marii, bo kiedy jest tam pani Marcella, patrzy na mnie z taką miną. Jedyne osoby, którym możesz zaufać, to pani Maria i pani Alessandra. Bo jedna jest twoją babcią, a druga twoją siostrą. Ja też tak myślę, tylko że, jak widzisz, nie masz się czym martwić. Co ci jest? Trzymaj ją. Co ci jest, dziecko? Odpowiadaj. Posadźmy ją tutaj. Co się dzieje? Co ci jest? Pina, przynieś szklankę wody. Co się stało, dziecko? Nie wiem. Zakręciło mi się w głowie. Poczułam, że mdleje. Masz, wypij chociaż łyczek. Lepiej dam jej kawy. Zobaczysz, że ci pomoże. Nie, kawy nie. Proszę was, nie chcę. Chociaż kropelkę. Nie mogę. Poza tym już mi lepiej. Tak, wracają jej rumieńce. Ale co się stało? Zrobiło ci się czarno przed oczami i poczułaś, że upadasz? To było coś dziwnego. To spadek ciśnienia. Za dużo emocji. Tak, dowiedzieć się, że ojciec jest ciężko chory. Być może, ale nigdy wcześniej mi się to nie zdarzało. Nie? Posłuchaj mnie. Kiedy dzieją się takie rzeczy, trzeba się ustabilizować. Rozumiesz? Może pójdziesz się położyć. Chodź, kochanie, odprowadzę cię. Nie trzeba, czuję się dużo lepiej. Chcę przygotować sok dla taty, a potem mu go zaniosę. Wleję go do szklanki. Tymczasem uszykujemy specjalnie dla ciebie taki gruby bewsztyk. Zjesz go, choćbyśmy miały karmić cię jak małe dziecko. Co ty wygadujesz? Według mnie ona ma anemię, bez przesady. Jestem silna jak skała. Nigdy nie zdarzyło mi się nic podobnego. Nie wiem, co się stało. Zaniosę. To wszystko nerwy. Biedna dziewczyna. Co ona musiała przejść? To na pewno nerwy. Kto tam, proszę? Można? Przyniosłam sok. Podejdź tu. Jak pan się czuje? Lepiej. Postaw go tam. Teraz nie mam ochoty, kochanie. Jak to? Musi pan wypić, proszę. Zrobiłem go specjalnie dla pana. Proszę usiąść. Proszę się nie śpieszyć. Proszę pić powoli. Dobry? Smakuje? Dobrze. Zostawię go tu. Może wypije pan później. Proszę poczekać. Pomogę się panu ułożyć. Poprawię łóżko. Trzeba się dobrze przykryć. Już. Mogę tu zostać? Oczywiście. Jak długo zechcesz? Usiądź tu. Cieszę się, że lepiej się pan czuje. Zobaczy pan, za kilka dni wstanie pan z łóżka i wyzdrowieje. Będę się bardzo cieszyć, kiedy zobaczę pana zdrowego i silnego, jak kiedyś. A, to ty. Przeszedłem do chorego. Jak się dziś czujemy? Nieźle. Coś ci dolegało, Daniele? Nie. Muszę powiedzieć, że nawet się wyspałem. Dobrze? Zobaczymy. Dziękuję. Nie ma powodów do niepokoju, ale jeszcze nie wstaj. Miałeś chyba mniej problemów z oddychaniem, prawda? Tak, dużo mniej. To dobrze. Myśleliśmy, czy nie podać mu tlenu. Nie ma takiej potrzeby. Jest dużo lepiej, prawda? Chcesz powiedzieć, że mój stan się poprawił? Bardziej niż myślałem. Złego diabeł nie weźmie. No dobrze, teraz napiszę ci, co masz robić. Przepiszę lekarstwa. Musisz zrobić elektrokardiogram i badania ogólne. Chciałbym jeszcze dać pewne wskazówki pielęgniarce. Powiem, żeby czekała na ciebie na dole, w salonie. Dobrze. Mój drogi,
Za kilka dni będziesz mógł wrócić do normalnego życia. Ale pamiętaj, bez przesady. Musisz być spokojny. Nie wolno ci się denerwować. Wpadnę jutro. Dziękuję. Do widzenia, doktorze. Ja zamknę. Słyszał pan? Doktor mówi, że wkrótce pan wyzdrowieje. Tak się cieszę. Ja też, córeczko. Przynajmniej nie zostaniesz sama. Będziesz mieszkać tu blisko mnie, a ja będę mógł cieszyć się twoim przywiązaniem. Nie chciałabym tego mówić, ale kiedy pan będzie już całkiem zdrów, odejdę. Dlaczego, kochanie? To twój dom. Jesteś moją córką. Zostanie to formalnie uznane. Ja nie mogę tu zostać. Nie możesz mnie opuścić. Dopóki będę żył, nie pozwolę ci odejść. Zostaniesz ze mną. Więc w życiu pana Daniele nie zagraża niebezpieczeństwo. Tak przynajmniej słyszała Pina. Oczywiście jest jeszcze chory i musi na siebie uważać, bo serce może go zdradzić w każdej chwili, ale dzięki Bogu tym razem mu się udało. Tak się cieszę, mamo. Ja też się cieszę. Najgorsze minęło. A Stellina? Nie wejdziesz nawet, żeby się z nią przywitać? Nie, jestem już spóźniony. Muszę uciekać. Biedna dziewczyna. Nie wyobrażasz sobie nawet, jak wiele wycierpiała. Wiesz, że dziś prawie zemdlała? Jak to? W pewnej chwili poczuła zawroty głowy. Oblała się zimnym potem, a myśmy się przeraziły. Naprawdę? A potem jej przeszło? Tak, dzięki Bogu szybko się pozbierała. Myślimy z Piną, że to nerwy albo niskie ciśnienie. To przecież taka zdrowa i silna dziewczyna. Certo, perché è una ragazza così sana e così forte che non... O Boże, właśnie gotowałam. Wyjdź choć na chwilę, bo zostawiłam garnek na gazie. Nie mogę, mamo, muszę iść. Zobaczymy się wieczorem. Do widzenia, synku. Sergio, ma come? Jak to? Chciałeś wyjść, nie przywitawszy się ze mną? Widzisz, teraz... Teraz wszystko się zmieniło. Co się zmieniło? Wiele rzeczy. Teraz jesteś jedną z nich. Nie mogę cię traktować jak dawniej. Nie przesadzasz? Jesteś teraz córką pana, a ja jestem tylko synem kucharki. Nie gadaj bzdur. Jestem taka jak kiedyś. Chociaż ty wciąż zaprzeczasz, to jednak wszystko się zmieni. Chodź tu, siadaj. Co się dzieje? Nie chcesz już być moim przyjacielem? Co ty mówisz? Oczywiście, że chcę. Więc dlaczego? Bo nie powinniśmy. Twoje miejsce jest teraz gdzie indziej. Moje miejsce jest tam, gdzie są ludzie, którzy mnie kochają. Ludzie, którzy obdarzyli mnie uczuciem, kiedy przyjechałam do Buenos Aires i zostałam sierotą. Ty i Teresa bardzo mi pomogliście. Ty nauczyłeś mnie czytać i pisać. Nie zapomnę tego do końca życia. Nic nie zdołam mnie zmienić. Żeby stać się dumną, wyniosłą, musiałabym się znów narodzić. Nie sądzisz? Nie, Stellino. Widzisz, mimo iż jesteś bardzo skromna, teraz jest inaczej. Twój ojciec, który na szczęście ma się lepiej, powziął konkretne plany odnośnie twojej przyszłości. Widzisz, kiedy on wyzdrowieje, odejdę stąd na zawsze. Dlaczego?
Bo nie mogę zostać w tym domu. Przecież nie masz powodu, żeby stąd odchodzić. Mam. Proszę, uwierz mi. Pani Maria cię prosi. Mówi, żebyś poszła do swojego pokoju, bo przygotowała ci niespodziankę. Ciao. Co to jest? Nie mogę ci powiedzieć, bo nie byłoby niespodzianki. Lecę zobaczyć. Do zobaczenia. Pani Maria jest taka dobra. Wydaje się odmieniona, od kiedy ma nową wnuczkę. Może dlatego, że tak bardzo różni się ona od tej drugiej. Co za mina? Można wiedzieć, co ci jest? Prawdziwa katastrofa. Teresa mówiła, że teraz inaczej patrzysz na Stellinę. Daj spokój. Nie trać ducha. Wiesz, jakie jest moje jedyne pragnienie? Zapaść się pod ziemię. Dlaczego? Uważasz, że jej nie dorównujesz teraz, kiedy jest bogata? Prawdopodobnie prędzej czy później Stellina spotka mężczyznę, który będzie dla niej bardziej odpowiedni i stracę ją na zawsze. Ona jest taka sama jak kiedyś. Miła, usłużna. Bogactwo wcale nie zawróciło jej w głowie. Zachowuje się tak jak dawniej, ale zobaczysz. To nieuniknione. Wszystko się zmieni. Kiedy zacznie przebywać w innym środowisku, kiedy zetknie się z ważnymi ludźmi, nauczy się inaczej zachowywać. Szybko zrozumie, kim jest naprawdę i nie będzie już prostą wiejską dziewczyną, którą znamy. Jaka smutna historia. Niespełniona miłość, jak Romeo i Julii. To, co mogłoby być takie cudowne, okazuje się niemożliwe do spełnienia. Co ty opowiadasz? Jesteś straszną romantyczką, jak mój przyjaciel Massimo. Oboje wykończycie mnie. Dlaczego? Massimo? A tak, ten dziwny typ. Zaraz, jak on to powiedział? Szukam Sergio, mojego wspólnika. Wyglądam na stukniętego, więc spojrzałam na niego i pomyślałam, kim on może być, co za typ. Zupełnie jakbyście się umówili. Dlaczego? Bo on mówił dokładnie to samo. Jak to samo? Co to znaczy? Wiesz, jak się teraz nazywa? Szalona blondynka. Szalona? Jeśli ktoś tu jest szalony, to raczej on. W dodatku jest brzydki. Co za tupet. Ten to na pewno nie znajdzie dziewczyny, nawet przez pomyłkę. A ma już dziewczynę? Szlafrok, halka, popatrz. Naprawdę śliczne. Tam są jeszcze buty. Cudowne. To wszystko dla mnie? Oczywiście, Stellino. Pamiętaj, że odtąd będziesz się ubierać, jak tego wymaga twoja pozycja. To jest takie eleganckie. Najpierw mój własny pokój, a teraz te cudowne rzeczy. Zasługujesz na nie, moja droga. Twój ojciec chce, żebyś miała wszystko, czego ci potrzeba. Jak ja się odwdzięczę? Swoją dobrocią i słodyczą. Opatrzność sprowadziła cię do tego domu. Nasza rodzina wiele ostatnio wycierpiała. Wiesz, że Gianluca rozwodzi się z Alessandrą? Możesz sobie wyobrazić, jak bardzo zmartwiła nas ta wiadomość? Jestem pewna, że Alessandra umrze z bólu, jeśli Gianluca ją zostawi. Mówię poważnie. Alessandra ubóstwia swojego męża. Jeśli coś ci będzie o tym mówić, spróbuj ją pocieszyć. Ja jestem stara, nie potrafię. Kiedy ją widzę, czuję ogromny ból w sercu. Po tych wszystkich nieszczęściach, jeszcze to musiało ją spotkać. Nie wiem, jak Gianluca ma śmiałość ją opuścić. Nie wiem, dlaczego chce to zrobić. Nie wiem, dlaczego. Nie wiem. Mój
Boże, jak ja to sobie wybaczę? Ona kocha Gianluca całą sobą. Musi bardzo cierpieć. Czasami jest dla mnie niedobra, ale to przecież moja siostra. Moja siostra. Przepraszam, ma pan ogień? Tak. Dziękuję. Drobiazg. Dlaczego stoi pan tu zupełnie sam? Może dotrzymać panu towarzystwa? Jeśli pani chce. Bardzo pana lubię. Dlaczego pan mnie unika? Pewnie boi się pan, że Alessandra będzie zazdrosna. Ha paura di suscitare la gelosia di Alessandra. Nie wierzę, że kobiety są panu zupełnie obojętne. Kobiety jako takie nie, to chyba oczywiste. Tylko niektóre. Powiedzmy raczej, że podobają się panu tylko nieśmiałe. Nie takie bezwstydnice jak ja. Powiedzmy. Wielka szkoda. Bo ja szaleję za takimi poważnymi mężczyznami jak pan. Posłuchaj. Nie podoba mi się ta gra. Możesz mi wyjaśnić, co to wszystko znaczy? Nic, zupełnie nic. Chyba nie myśli pani, że ja wolno mi myśleć, co chcę. Proszę posłuchać, już od dłuższego czasu zastanawiałam się, dlaczego Gianluca chce odejść od Alessandry. Podejrzewałam, że jest inna kobieta. Myśli pani, że to ja? Między wami coś jest. To ty jesteś winna cierpienia mojej wnuczki. Nieprawda. Wyszłaś pomiędzy Alessandrę i jej męża. Wiem, że chcesz zniszczyć ich małżeństwo. Przysięgam, że między nami nic nie ma. Ale mogę pani powiedzieć, kto to jest. Stellina. To ona jest winna. Stellina jest kochanką pana Hidalgo. Koniec odcinka 39. Opracowanie wersji polskiej NBF. Tekst Anna Księżopolska, czytał Janusz Kozioł. Una fiamma sempre accesa. Un sorriso fra la gente.